Hej ho! Zapraszam Was do posłuchania pewnej historii. Może ją znacie, bo jest dosyć popularna i krąży w różnych wersjach, ale postanowiłam ją Wam opowiedzieć. Wydaje mi się, szczególnie dzisiaj, w tym momencie, w tych czasach, jakoś tam ważna. Może porusza ważne problemy, o których warto rozmawiać, zastanawiać się nad nimi. Zresztą, co będę gadać? Opowiem historię. Posłuchajcie. Pewien bogaty człowiek, przedsiębiorca, któremu interesy szły bardzo dobrze, wybrał się kiedyś na wakacje. Wędrował sobie w wolnej chwili brzegiem morza, delektował się wolnym czasem, szumem fal. Było popołudnie. Rybacy właśnie wracali z połowu, wyciągali swoje łodzie na brzeg, suszyli sieci. Przedsiębiorca podszedł do jednego z nich i zagadnął. Witam pana. Jak tam połów? Udał się dzisiaj? A dziękuję. Dziękuję. Bardzo dobry połów dzisiaj miałem, powiedział rybak. Niech pan tylko spojrzy. Dwie wielkie ryby. Przedsiębiorca nachylił się nad łodzią i faktycznie na jej dnie zobaczył dwie pokaźnych rozmiarów ryby. Gratuluję. No ale rozumiem, że jeszcze pan wypłynie w morze dzisiaj. Mamy jeszcze trochę czasu do wieczora. Miałbym dzisiaj jeszcze wypływać w morze? Nie. A po co? Przedsiębiorca stropił się nieco. No jak to po co? Żeby dobrze wykorzystać czas, no i w końcu nałowić więcej ryb. Ale po co miałbym nałowić więcej ryb? Spytał rybak. Te mi wystarczą. Drogi panie, gdyby pan złowił więcej ryb, mógłby pan je sprzedać. No, niby tak, powiedział rybak. Tylko po co? No... Gdyby pan je sprzedał, miałby pan z tego zysk. Miałby pan więcej pieniędzy. No tak, powiedział rybak. Ale niech mi pan powie w zasadzie po co. No, przyznam, żachnął się przedsiębiorca, że trudno mi się z panem rozmawia. No jak to po co? Gdyby pan sprzedał ryby, miałby pan pieniądze, no to... Na przykład mógłby pan tę starą łajbę wymienić sobie na jakiś, na przykład, dobry kuter. No, to prawda, powiedział rybak. Faktycznie, dobry kuter taki, dobrze trzymający się wody, nawet na dużych falach, faktycznie, można by wymienić tę moją starą łajbę, zanim się zupełnie rozpadnie, na jakiś porządny kuter. Ale w zasadzie moja łódź na razie mi wystarczy, więc po co miałbym to wszystko robić? No, szanowny panie, gdyby pan sobie zmienił łódź na porządny kuter, to mógłby pan wtedy częściej wypływać w morze i nałowić więcej ryb. Zgadza się, przytaknął rybak. Ale po co miałbym łowić więcej ryb? No gdyby pan miał jeszcze więcej ryb, mógłby pan je sprzedawać i mieć większe zyski, coraz więcej pieniędzy. No tak. No, tylko po co mi te pieniądze? Drogi panie, no po co pieniądze? No w końcu mógłby pan zatrudnić pracowników, którzy by za pana wypływali w morze i łowili ryby, a pan... Nie musiałby już pracować. Aha. Mógłbym kogoś zatrudnić. Ktoś miałby pracę. No może i miałoby to sens. No, w zasadzie to, co mam, mi wystarczy. No ale po co miałbym to wszystko robić? Kochany panie, gdyby pan już miał pracowników, dobre łodzie, sprzedawałby pan dużo ryb i zarabiał dużo pieniędzy, to nie musiałby pan pracować.
byłby pan bogaty. No i wtedy mógłby pan sobie odpoczywać. A wie pan co, to się ciekawie składa, powiedział rybak, bo ja właśnie zamierzam odpoczywać. I oddalił się w swoim kierunku, żeby odpocząć po pracy. Taka historia. Ot, prosta opowieść. Ale zachęcam was do zastanowienia się nad nią. Może będziecie chcieli z rodzeństwem albo z rodzicami wspólnie zastanowić się, co by było, gdyby na świecie byli sami przedsiębiorcy. Przepraszam, to mój kot. Musiał tutaj dołączyć do nas. Bo chce się z nami zastanowić, co by było, gdyby na świecie byli sami przedsiębiorcy. Albo nie sami, ale byłoby ich bardzo dużo. Jak wyglądałby świat? Jakie by były relacje między ludźmi? Jak by nam się żyło na takim świecie? A potem przeprowadźcie to samo ćwiczenie, myśląc sobie o tym, że na świecie są sami tacy rybacy. No może jedni są rybakami, inni są piekarzami, a jeszcze inni, bo ja wiem, rolnikami, ale mają takie podejście jak nasz bohater rybak. Łowią dwie ryby, to im wystarczy, idą odpocząć i wcale nie mają ochoty na więcej. Jak by wtedy wyglądał świat? Jakie by były między nami relacje? Czy żyłoby nam się szczęśliwie, czy też nie? Czy czegoś by nam brakowało? Jak sądzicie? Jak dojdziecie do jakichś wniosków, to napiszcie komentarz. Możecie też w domu przeprowadzić debatę na ten temat. Może wśród was są zwolennicy jednej postawy i zwolennicy drugiej postawy i można by się pospierać na ten temat. Zachęcam was do takiej zabawy. Tymczasem do następnej opowieści.